krainie życia będę widział Boga. Lecz dusza moja bez niego spokoju, bo Pan dobroci doświadczy. Uchronił bowiem moją duszę od śmierci, oczy od łez, nogi od upadku. W krainie życia będę widział Boga. Dobry Jezu, Panie Szpanie, naszego brata życiem wiecznym. Jezu, Ty obiecałeś zbawienie pokutującym, prowadź naszego brata do nieba. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty umyłeś naszego brata wodą chrztu i w sakramencie bierzmowania obdarzyłeś go Duchem Świętym. Przyjmij go do grona swoich wybranych. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty pozwoliłeś swojemu słudze składać eucharystyczną ofiarę. Sprawa by Ciebie chwalił na wieki. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty widzisz, że cierpimy z powodu śmierci naszego brata. Daj nam pociechę
nadzieję życia wiecznego. Wysłuchaj nas, Panie. Zjednoczeni z wszystkimi wiernymi, którzy nas poprzedzili do wiecznej ojczyzny, módlmy się, jak nas nauczył nasz Zbawiciel. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wszechmogący Boże, Ty przez śmierć krzyżową Twojego Syna Jezusa Chrystusa zwyciężyłeś śmierć naszą, a przez Jego chwalebne zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie nieśmiertelne. Wysłuchaj nasze prośby za Twojego sługę kapłana Józefa, który umarł w Chrystusie i w zupności oczekuje zmartwychwstania. Spraw, aby ten, który na ziemi poznał Ciebie przez wiarę, nieustannie chwalił Cię w niebie, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Ojciec wszelkiej pociechy, który stworzył człowieka i dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania. Amen. Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechów, a wszystkim zmarłym światła i pokoju. Amen. Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem, który prawdziwie zmartwychwstał. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Niech Bóg da Tobie pić ze źródła wody życia. Duchem jesteś, proś się obrócić, ale Pan Cię wcieszy w dniu ostatecznym, żyj w pokoju. Złożymy ciało naszego brata, księdza prowadza Józefa w grobie. Ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciało na podobieństwo swojego ciała uwielbionego, ufamy, że wskrzesi naszego brata, gdy powróci w chwale. Oczekując tego momentu, zachowajmy go w żywej pamięci, silnie stawieniczą modlitwę, przykład życia, mądrość, którą z nami się dzieli, zechciejmy zachować i według niej postępować. Matce miłosierdzia, zabierzmy Jego wieczerz oraz wszystkich, którzy z góry oczekują, przeżywają Jego odejście spośród społeczności żyjącej. Witaj Królowo, Matko miłosierdzia, życie słodyczy i nadziejo nasza witaj. Do Ciebie wołamy, najmłodsi synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc nad tym łez Panowe. Czego orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, a
Amen.